Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swe ramiona. Siedzę właściwie w tym samym miejscu, no bo wyszedł przed siedzibę Piłata i wziął krzyż na swe ramiona na ulicy, na drodze krzyżowej. Chłodno, rano, pojedyncze postaci. Pierwszy pątnik, jakiś facet z krzyżem. Niesie go, nawet dosyć żwawo idzie, tylko że pod prąd. Czemu on pod prąd idzie? Podejdzie, to się zapyta. A komóreczka dzwoni pątnikowi, wyjął komórkę i zaczyna rozmawiać przez komórkę. A w ogóle to pątnik nie jest, on tam ma napisane na tym krzyżu coś pewnie. I aparat fotograficzny ma, czyli taki fotograf, który pozwala przytrzymać krzyż i zrobić sobie fotkę. No to mają państwo całe sakrum tutejsze. Arabski biznesik. To ja tu wrócę, jak będą prawdziwi pątnicy, a na razie pójdę sobie na arabską kawkę. Poczekam, aż się cieplej zrobi i gęściej od ludzi. Na odgłos trąbki Piłata rozpoczął się pochód króla królów, tak sromotny na ziemi, a tak chwalebny w niebie, który w Stanach cierpiał rany. Wiele różnych, on po tym świecie, uczniów jest. Pałyś? Jest. Druga stacja. Co my tu mamy? Obrazki, obrazki, a mapki nie ma. Mapki, Anastasia. Mapki nie ma. Gdzie jest mapka? Ja. Very poor mapka. To jest za biedna droga, droga. How much do you charge? 5 shekels. 5 shekels. 1 dolar. 1 dolarów to jest 3 shekels. You say 5 shekel, 1 dollar is 3 shekels. 1 euro, euro, and dollar, euro. Euro, I don't know euro. Yes, 5 shekel. Okay, good book, believe me. Here's $1. Thank you, sir. Good price. Good price? Yes. That's a good price for you. Trzeba gadać z takim akcentem jak oni, bo nie rozumieją po amerykańsku. Good price for you, good price. Wtedy rozumieją. A good price to za trudne. Muezin. A są takie pory, kiedy do jednej modlitwy wzywa muezin, a do drugiej wzywają nasze dzwony katolickie. Na anioł pański biją dzwony, niech Chrystus będzie pochwalony. Kiedyś tak było i się dzwoniło o 6 rano, o 12 w południe, o 18 i przed każdą mszą. A dzisiaj księża się wycofują z tego, gdyż przyszła pani z panem na osiedlu wielkim i powiedzieli oni, że oni muszą spać, gdyż oni nie są katolikami i im dzwon pod nosem przeszkadza. A tu w świętym mieście muezin wyje przez głośniki tuż obok kościoła, tuż obok hotelu, tuż obok sklepu i nikomu to nie przeszkadza. Wszystkie religie wyją do swojego Pana Boga z radością, a to w dodatku ten sam Pan Bóg.